Witajcie ponownie na pierwszej z dwóch analiz synoptycznych na dzień jutrzejszy oraz na kolejne dni. I proszę nie hejtować spermę cytacją, bo za to YouTube może karać. Na wstępie prosiłbym was, żeby... Takie zapytanie. Proszę was, abyśmy dobili pułap 100, maksymalnie 500-600 subskrypcji. Na razie. Dopiero potem zobaczymy, co będzie dalej. Ja będę starać się wrzucać, jak będą prognozy, to prognozy, a jak nie prognozy, to coś innego. No to zaczynamy, bo robi się ciekawie w prognozach. A więc Jako pierwszy leci ułom. Front. Nim na pewno jutro wystąpi front, dosyć aktywny front, bo front nad nami będzie mieć opady umiarkowane, a za nami opady słabe. Ale padać może do około godziny 12, 11. Chyba, że tak jak dzisiaj, bo dzisiaj padała krupa śnieżna ze śniegiem i będzie wtedy padało mniej, to będzie mniej padało. Wieczorem mam około 20. Walnę przed spaniem analizę warunków synoptycznych, z wszystkich modeli synoptycznych. Za frontem się pojawia konwekcja w okolicach Kaliska, Skurcz, Gniew, północ Polski. Front będzie szedł na wschód i będzie ulegał zanikaniu de facto. Front de facto będzie ulegał zanikaniu. Im dalej na wschód, tym słabsze opady. Kolejna doba. Około 17.30, tam już nawet wcześniej, od południowego zachodu zacznie nasuwać się strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem nad regiony południowe, częściowo centralne, tylko do Świętokrzyskiego Południe Łódzkiego. O 19 Świętokrzyskie opady się wzmocnią jako lokalne komórki. Strefa opadowa z nad trzech będzie wchodzić. Na północy, co zabawne, na północy od godzin, od pierwszych godzin nocnych, w chwiejnej, mocno chwiejnej masie powietrza mogą wybuchać liczne komórki konwekcyjne. Kto wie, czy gdzieś nie strzeli. Taka bardziej zorganizowana konwekcja może czekać mieszkańców regionów północno-wschodnich, szczególnie Warmia, pogranicze z Kaliningradem. Około godziny 3 ma być taka bardziej rozbudowana konwekcja. Przepraszam za kaszel. Ja już nawet mam w piątek front nad Niemiec, który będzie sukcesywnie powoli przesuwał się w kierunku najpierw wschodnim, później w kierunku południowo-wschodnim. Najpierw ten front będzie się przesuwać sukcesywnie w piątek w kierunku zachodnich granic naszego kraju, południowo-zachodnich, w zasadzie południowo-zachodnich granic naszego kraju i będzie dawała śnieg na południowym zachodzie, częściowo południu. Ale to piątek. O piątku sobie jeszcze kilka słów powiemy jutro. Przy jutrzejszych analizach warunków. Na piąty, na weekend. Kolejna strefa około godziny 20 znad Niemiec będzie szła w kierunku rejonów zachodnich. I ona dla odmiany prawdopodobnie ma iść na... też śladem na wschód i południowy wschód. Z odchyleniem na wschód. I ta strefa ma zanikać, ta strefa jednak po wejściu do Polski ma po prostu zanikać, bo braknie warunków o północy. Trzecia, a więc sobota. Tutaj warto obserwować modele synoptyczne, gdyż na południu naszego kraju mogą wystąpić nawet burze śnieżne. Na północy konwekcja, a tu zaznaczająca się strefa opadów lokalnie. O charakterze umiarkowanym oraz silnym.
na tym żeniu. Zwłaszcza okolica Poznań, Zielona Góra, Gorzów, Kostrzyn, ale to wszystko są prognozy numeryczne. Analiza wstępna. Jutro około godziny, no mniej więcej tak jak teraz, ale też poranne warunki będę nagrywał, około 12, nie, jutro mam do 15 lekcje, więc jutro mogę nagrywać dopiero około godziny 16, tak jak dzisiaj. Sobota pod znakiem konwekcji, mocnej konwekcji. Bardzo, bardzo mocnej konwekcji. Później prawdopodobnie konwekcja za frontem, aczkolwiek u nas. No cóż. Polecam Wam subskrybować mój kanał, bo tych materiałów będzie od zarąbania w najbliższych dniach. Pozdrawiam również wszelkich fanatyków burz, łowców burz, hejterów, nie hejterów. Ja mam to w dupie. Niedziela prawdopodobnie nam się szykuje z głębszą konwekcją i opadami konwekcyjnymi w okolicach godziny między 15 a 17. Ale to jeszcze mniej rozpatrzone. Teraz wiatr. W całym kraju poza południem wiatr w okolicach 12-15 metrów na sekundę, czyli do 50-60 km na godzinę. Jeszcze warto wspomnieć tutaj o sobocie, gdyż może być ciekawie, gdyż we froncie w sobotę może się nam zaznaczyć na południu wymuszanie oraz przede wszystkim wymuszanie orograficzne terenów. Na początku to będzie wiatr w przedziale 23-26 metrów na sekundę. Nam da wiatr w porywach 80-100 na godzinę, ale orografia terenu oraz burze w okolicach oraz lokalne burze z wymuszania frontowego około godziny 12 mogą dać porywy wiatru rzędu 28, nawet 30 metrów na sekundę. To zostanie lokalnie na północ od Krakowa może wiać nawet 30-31 punktowo, oczywiście 31 metrów na sekundę, co oznacza chwilami punktowo na tą chwilę porywy wiatru rzędu powyżej 110 na godzinę. Za Krakowem, nad Wieliczką, to będzie kolor rzędu 32 nawet metrów na sekundę. To by zwiastowało porywy wiatru do około, w końcowej fazie, do około 115 metrów, 115 km na godzinę porywy wiatru. W innej części Polski porywy wiatru rzędu 60 na godzinę. Zobaczymy, jak to nam się wszystko ułatwi. Prawdopodobnie będą też tam burze. Face widzi nudę w pogodzie. Mój kanał. Bardzo prosiłbym, abyście subskrybowali ten kanał, gdyż tu będzie pełno na pewno wyświetleń i wszystkiego. I piszcie też w komentarzach, jak wam po prostu, jak wam podpadł na tą chwilę Paulo Souza. Był mnie dobrym trenerem, jaką taktykę stawiacie, jaką ubierze, jakim składem będziemy grali. Kto ma szansę na powołania, kto nie. I widzicie też naszym, jeszcze w piątek dam po kwalifikacjach post. Kuba Błaszczykowski jeszcze wróci do kadry. Jest takie pytanie bez odpowiedzi.